Dzień dobry Państwu. Grażyna Witkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach. Dzień, Dzień dobry, Pani Dyrektor. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Narodowy Spis Powszechnej Ludności i Mieszkań zakończył się wraz z Ostatnim Dniem Września. Do jego podsumowań wrócimy, ale od dziś do 24 listopada zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalenie przyszłych spisów badań reprezentacyjnych. Dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny jak w samym Spisie Powszechnym i jest obowiązkowy, panie dyrektorze. Tak, tutaj ustawa o spisie przewidziała, że zarówno spis, który był przeprowadzony pół roku, jak i badanie kontrolne, które jest równie ważne jak sam spis, jest obowiązkowe i tutaj tak, nie możemy się znowu od tego odżegnywać. Badanie realizowane będzie czy jest wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 tysięcy mieszkańców. To spis, który został dokonany, oczywiście, w Narodowym Spisie Powszechnym w roku 2021. No i jeśli ktoś telefonuje, wyświetla mu się numer 22, i co wtedy? No tak, takie były założenia spisu. Tutaj żeśmy też zwracali uwagę, że wszyscy jesteśmy troszeczkę przewrażliwieni na tym punkcie 22, ale nie udało nam się, i to też jest wniosek na przyszłość dla nas, informacja, że większe zaufanie mamy do tych jednak telefonów komórkowych, do tych telefonów kierunkowych, które do nas przychodzą, naszych regionalnych. Ale teraz też niestety w tym badaniu kontrolnym ten numer 22 828 88 88 88, z którego będą ankieterzy statystyczni dzwonili, on również znowu wyświetli się na Państwa telefonach. Jeśli ktoś nie wierzy, czy to jest ankieter, no to może oczywiście sprawdzić to, bo stosowne sprawdzenie jest możliwe na stronie internetowej, my przyjmujemy, że jest to ankieter. O co będzie pytać? Ankieter będzie miał dwa rodzaje pytań. Będzie miał takie pytania sądujące i pytania, które stricte dotyczyły spisu powszechnego, a więc z takich sądujących pytań to przede wszystkim będzie chciał dotrzeć do osoby, która udzielała nam informacji w spisie. Czyli która mówiła w imieniu wszystkich domowników. To jest po pierwsze. I tutaj też Państwu zwracam uwagę, mówiąc ciągle na swoim przykładzie, że ja zalogowałam się do systemu, ale nie ja udzielałam informacji, ponieważ chciałam, żeby mój pełnoletni syn, który po raz pierwszy nabył obowiązek obywatelski, chciałam, żeby on w imieniu nas wszystkich zrobił. A więc ankieter nie będzie prosił zgodnie z prawdą mnie. O udzielenie informacji, tylko będzie prosił o udzielenie informacji mojego syna. To jest po pierwsze. Będziemy pytać również, w jaki sposób ten spis się odbył. Czy metodą telefoniczną, czy metodą internetową, czy jakąś metodą mieszaną? Będziemy pytać o ilość osób, która została spisana w mieszkaniu z tych pytań sądujących. Będziemy pytać, czy ankieter przedstawił się, rachmistrz, przepraszam, spisowy, czy rachmistrz spisowy przedstawił nam się, czy pokazał nam, jaki jest cel tego badania i czy odpowiedział na wszystkie nas nurtujące pytania w sposób wyczerpujący. To będzie też taka informacja zwrotna dla nas, jak pracowali nasi rachmistrzowie. A potem przechodzimy do standardowych pytań, które padały w spisie, czyli osoba, która udzielała informacji za nas wszystkich, tylko ona będzie ankietowana. I pytamy o imię, nazwisko, adres zamieszkania w dniu 31 marca, będziemy pytać o wykształcenie, o narodowość lub o przynależność etniczną, i dwa pytania dotyczące mieszkania. Czy mieszkanie było własnością, czyją własnością było to mieszkanie, i czy któryś z właścicieli nie mieszka w tym mieszkaniu? To nie jest powtórzenie spisu powszechnego, to jest badanie kontrolne. I na początku powiedzieliśmy, czemu ma służyć, ale zawsze pojawia się wątpliwość. To po co mnie kontrolują? No badanie reprezentacyjne, którym jest badanie kontrolne właśnie ma na celu zweryfikowania. Ja już państwu właśnie w pierwszej części troszeczkę odpowiedziałam, chcemy sprawdzić pracę rachmistrza, to jest jedna część, bo to są te pytania sądujące, a drugie czy rzeczywiście yy, to, co zostało odpowiedziane w spisie, znajduje pokrycie w tym badaniu kontrolnym. To jest takie, jak gdyby troszeczkę mówię, sprawdzam, tak? Państwo, żeście się spisali, ale ja teraz jeszcze raz poproszę, czy te pytania zostały prawidłowo, czy zostało prawidłowo odpowiedziane. A jeśli nie, z jakiegoś powodu ktoś się pomylił na przykład? Nie będą z tego wyciągane żadne konsekwencje, tak? Nagle nam wyjdą różnice i badanie kontrolne będzie tym ostatecznym. Wynikiem spisu powszechnego. Pani dyrektor, to jest oczywiście badanie kontrolne. Nie należy się obawiać badania kontrolnego, bo taki jest wniosek z tej rozmowy. Potrwa ono do 24 listopada, czyli ten czas jest niezbyt długi, ale Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest w podsumowaniu. Czy można powiedzieć, że się powiódł w Polsce, czy się powiódł w województwie śląskim? powiódł się i bardzo serdecznie chciałam przede wszystkim właśnie podziękować wszystkim respondentom, którzy wzięli udział w tym spisie. Wielkie podziękowania za spełnienie tego obowiązku, a przede wszystkim chciałam podziękować w sposób szczególny tym osobom, które wzięły udział w spisie internetowym. 56%. Tak jest, jest to drugie miejsce, jesteśmy najlepsi, jedni z najlepszych w Polsce. prowadziliśmy w Śląskim, To podkreślamy. Tak, bardzo długo prowadziliśmy w Polsce byliśmy najlepsi, no ale na końcu okazali się inni jeszcze lepsi, bardziej od nas. Z tego nas to bardzo cieszy, bo jesteśmy jednym z najlepszych zawsze społeczności, którzy bardzo chętne, która bardzo chętnie korzysta z wszelkiego rodzaju internetowych formularzy. Także to, że tak powiem, w naszym województwie zostało potwierdzone. A co my możemy po tym Narodowym Spisie Powszechnej Ludności Mieszkań w tej chwili powiedzieć? Czy mamy jakieś dane już wstępne? Danych wstępnych jeszcze nie mamy. Dane wstępne będą w styczniu na konferencji prasowej podane, ale to rzeczywiście będzie tylko ogólna liczba ludności dla całej Polski i ogólna liczba mieszkań, którą będziemy podawać. Także to naprawdę będą bardzo takie wstępne wyniki w tym styczniu. Natomiast potem z każdym miesiącem będą pokazywane coraz to bardziej szczegółowo a te które najbardziej my się nas wszystkich interesują będą podane we wrześniu bo wtedy we wrześniu będziemy podawać ile rzeczywiście jest mieszkańców poszczególnych miejscowości statystycznych i skoro rozmawiamy o tym że internetowo spisaliśmy się i to bardzo dobrze i także w województwie śląskim to pytanie które się bardzo często pojawia otóż ktoś dokonał spisu internetowego nie miał potwierdzenia czy ten spis był skuteczny ja używam takiego pojęcia obiegowego ale wiadomo o co chodzi czy nie można było jakoś potwierdzić tego, wymyślić sposobu na potwierdzenie, że dokonałem spisu i mam czystą sprawę pod względem prawnym i formalnym? No powiem szczerze, że nie było takich założeń spisu i samych nas to zaskoczyło, że bardzo dużo osób oczekiwało takiego potwierdzenia spisu, ale to są oczywiście wnioski, które my wyciągniemy na przyszłość i jeżeli za 10 lat następny spis będzie też, a na pewno w większości będzie przeprowadzany również internetowo, to na pewno pojawi się już te potwierdzenie spisu, abyśmy każdy z nas mógł spokojnie tak określić, że rzeczywiście ten spis został dokonany przez nas. Na razie przed nami badanie kontrolne, podkreślamy. Od 12 listopada, czyli od dzisiaj do 24 listopada, te 100 tysięcy osób może otrzymać telefon i na pewno otrzyma. I jeśli ktoś nie wierzy, że jest to badanie kontrolne, to jeszcze raz przypomnijmy, co mógłby zrobić, żeby się upewnić. Przede wszystkim można zadzwonić na infolinię, która również działa tak jak w spisie powszechnym. Czyli dzwoni na numer 22 279 99 99, i tutaj utrzyma pełną informację o spisie, o badaniu kontrolnym. Kontrolnym I o tym, czy rzeczywiście ankieter, który do niego zadzwonił, bo to już teraz nie rachmisz, a ankieter statystyczny będzie do niego dzwonił, rzeczywiście ma prawo do wykonania tego badania kontrolnego. A że badanie musi przeprowadzić i że nie możemy go uniknąć, to jest. Kwestia oczywista. Tak, to już przewiduje ustawa, która nałożyła na nas taki obowiązek. Dziękuję bardzo. Grażyna Witkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach. I o ile mówiliśmy na początku, kiedy dyskutowaliśmy o Narodowym Spisie Powszechnym, Spiszmy się, to teraz dajmy się ankieterom sprawdzić. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Radio Katowice.